Dzisiaj zagramy w Chowanego na wielkim statku. Macie 5 minut na schowanie się, czas start. Lecimy. Dobra, lecimy. Czy mam jakąś kryjówkę? Absolutnie nie mam żadnej. Nawet się nie rozejrzałam po statku, gdzie mogę się schować. Jesteśmy absolutnie wszędzie rozbiegli. Pytanie, czy nasza kryjówka nie będzie już zaraz zajęta? Bo statek nie jest aż taki duży. Statek, na którym się chowamy, jest w Wietnamie, a partnerem tego filmu jest marka Kong, która właśnie mnie, Przemka Pro, Kartoni i widzów do tego Wietnamu zabrała. I to dzięki nim możemy nagrać film w tak pięknym miejscu. Ale o Gongu i o pysznych zupkach nieco później. Póki co zobaczmy, gdzie się wszyscy schowali. Widać cię od góry! Wiktoria pomogła mi się schować, także zawdzięczam jej wiele. Ja nie widziałam, że widać mnie. Ok, 208. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt oczywiste, ale... Wchodzimy do szafy. Idziemy do kapitana. No, sir. Do you speak English? Hi. Ty też próbowałeś tutaj się schować? Tak, do kapitana. No, no sorry, no niestety, kapitan nie chce, żebyśmy się u niego chowali. Can I hide? Yes. Sorry. Już nie mam wyboru. It's good. Don't ignore me. Go. Już jest 20 minut. Tak. Dobra, tak mogę zostać. Dobra, zamykam cię, przesuwam walizkę. I tu są dąbaki. Tu jakie? No. I worki tu przykry. Tak, przecież nie to, że nie to, co ty. Sprawa jest taka, że jesteśmy w moim pokoju. Jest jakby wejście na balkon. Z tyłu jest krzesło. Taki mamy widoczek piękny. Dobra, wskakujemy. Dodatkowo Alek schował się w spiżarni, Basia w szafie, Daniel pod schodami, a Arek pod łóżkiem. Czas właśnie dobiegł końca, zaczynamy szukać. Lecimy. Pójdziemy najpierw pierwszym korytarzem, mamy generalnie 3 piętra na całym statku. Na drugim piętrze są nasze kajuty, które są... O, tu też są otwarte. Na pierwszym też są nasze. Jak ktoś tu jest, to jest hit. Patrz, oni będą w ciule robić. Ej, są balkony, przecież to jest 20 minut nie do zrobienia. Oni byli tuż w pokoju obok. Olewamy na razie kajuty. Bo to jest jakby kopiuj w klej, nie mamy na to czasu. Poszli dalej. Lecimy najpierw w te inne ciekawe miejsca. Także jak ktoś się schował w kajutach, no to ma duży plus. To nie ma. O, dzień dobry, szybko poszło. Dobrze, bo już oddychać nie mogłam. Byłam w pozycji embrionalnej. Pierwsza została znaleziona. Nieźle, jest okej. Stach onlik. Myślę, że mogli kogoś poprosić, żeby tu wejść. Albo dobra, jednak nie, tam pracownicy wszyscy siedzą. Co tu się dzieje? Tu normalnie pracownicy. No jeszcze jest to, że nikt nas tam nie wyrzuca w ogóle. Tak, on nas nie wyrzuca z tym planie. Jest grubo fest, ktoś mógł tam się wbić. Daj tą kamerę. Patrzcie, co tu się dzieje. Ale tu jest lipa, ja nie wiedziałem, że jest tyle kryjówek. Choinka! Dobra, tu nikogo nie ma. Ej. Co tu się dzieje? Chodź. Ja nie wiedziałem, że ten statek jest tak potężny. Ej, patrz, co tu się dzieje, mordy? Mogą być. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie mam pojęcia. To jest urbex. Bo to jest urbex statku, widzowie. Tu śpią pracownicy normalnie. Ty myślisz, że oni tak weszli, że byli na tyle odważni? Dobra, idziemy tak. Normalnie tu. Tu wejść? Dobra, chodź. Pracownicy na kuchni. Hello. Hello, bye. Co, oni podzwonili po kogoś, chyba, że my tu chodzimy. Nikogo nie było, jest lipa, idziemy do góry. No i tu teraz jest ten dek głównie naszych pokoi. I tutaj przejdźmy kilka. Pod łóżkiem? Nie ma nikogo. Też nie ma nikogo. Tu? No właśnie wejdę do kilku, ale to szkoda tracić czas na pokoje. O, dzień dobry! Musicie mnie rozsunąć, bo nie dam rady wyjść. Proszę bardzo. Dobra, 2 na 11. A to mój pokój? To twój. Dobra, nikogo nie ma. Trzeba przyspieszyć tempo tych pokoi. U góry jest kajuta kapitana. Chodźmy do kajuty kapitana. Ale ogólnie oni wszyscy by się nie zgrali z tymi pracownikami, bo oni nie gadają w ogóle po angielsku. O! Cześć, Kartoni! Ale to było sprytne. Było to, że byli tutaj pracownicy, ale odeszli wszyscy ode mnie. Do windy? What? Nie można było tam jechać. Nie można było? Nie przy nim. Tam gdzie my byliśmy, to my byliśmy na domanie w kuchni. Jest bo... tak, dobra kryjówka tam, no. Tu jest siłownia. Dobra siłownia. No jest. No jest, no. O ty, patrz, co się dzieje. A! Ty! Myślisz, że ktoś mógł tam wejść? No ale poczekaj, to idzie na górny pokład przecież. Mm-hmm. Dobra, ciuch w to. Hello! Did you see my friends? With white t-shirt? They are here, you are laughing! Idź, idź. You are laughing, they are here. No there, okay, no there. Okay. Hello! Nie ma ich. No, they are no here? Ale to jest gugunia.
Nie rozumiem. Kajuta kapitana. Mamy jeszcze 11 minut 50 sekund. Oni naprawdę wszyscy się po tych, po pokojach pochowali? Chodźmy na basen, nie? Właśnie, chodźmy na basen jeszcze. Dobra. Tu jest dobra chwilowka. Tak jest! Poproszę kamerę. Witamy Daniela. Jo! Uderzyłem cię? Nie? Nie. Okej, okay, ale gorąco ci co tutaj? Prześwitywała ci koszulka. Aaa, masakra. Idziemy na górny pokład, na ostatni. Ale jest gorąco, z widzą jest 40 stopni w tym Wietnamie. Ja już cały jestem mokry. Co? Gdzie oni są wszyscy? Ej. Ja to jest za mocne. Ej, ale bardzo fajne. To jest fajne mocne fest, to nikogo tu nie ma, o dziwo. Czy my ominęliśmy coś? No oprócz pokoju oczywiście, chyba nie. Czekaj, no bo tu się idzie do baru, tu ktoś był, tu był Daniel. Na barze nikt panu nie siedzi. Ale jest lipa. Jest jeszcze jeden taras, który ominęliśmy. Ten taras tych apartamentów. No tu nikogo nie ma. Nikogo nie ma. I tam z drugiej strony też teraz nikogo nie ma. Dobra, sprawdzamy pokoje. Nie ma. Ty, jest tu ktoś, zobacz! Dominik tu siedzi. W życiu bym nie powiedział, ale dobrze się skitrał z tymi zasłonami. Dominik, prosimy o wyjście. Kurde, no lipa, już myślałem, że się uda, ja walę. Dobra, ile mamy osób? 5, 6? Około 5-6, połowa jeszcze została. Ty, ale w sumie szaf nie sprawdzaliśmy. Na pewno jest w szafie. Patrz to! Ja, że ja tego nie przekminiłem, ale jeszcze raz tu byliście, nie? Tak, byliśmy tutaj. Już myślałem, że nie da ciebie, nie? Ale gorąco było strasznie. Ty, to w każdym pokoju jest jeszcze szafa. My się naszukamy. A recepcja jeszcze może jest. Na dole z recepcją. Bez kitu, chodźmy na dół. Zresztą tamte pokoje już mniej więcej sprawdzaliśmy. No tylko szaf nie sprawdziliśmy w nich, nie? A i tu są jeszcze pokoje na porterze dwóch osób. O, to. Tu właśnie jest pokój. Szafa. O, te szafy to widzę jednak. Dobry kryjówki. No witamy panią. Cześć. Tu też jest fake pewnie zrobiony. No oczywiście. Ale to jest fajny fake. To jest dobry fake. Dobra, jeszcze jest ten pokój i recepcja. Ten pokój jeszcze. O, dzień dobry. Witam. Ja nie wiem, jak to wyjdę, to jest tak mało miejsca. To ktoś ci pomoże, zaraz zawołamy kogoś, żeby ci pomógł. Dobra. No i mamy recepcję. Tu są jakieś drzwi, przepraszam bardzo. Ooo. Tu musi ktoś być. Nie, no nikogo nie ma. 3 minuty zostały. A jeszcze jest. Ja nie wiem, czemu tu tak możemy. Wrażenie. Co no. Czekajcie, ile osób tam zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Niewiele. Muszą mieć jakieś porąbanie dobre kryjówki. Ty nie no, w każdym pokoju my już byliśmy. Może oni serio tam na dole się schowali? Tam na samym dole. No już hardkorzy tacy, nie? No, to jest naprawdę tryhardy. Zabiję w rytmie retro. Chcesz to uciekniemy w przeszłość. Cicho, idą. Ale tu jest dopiero duszno, o Jezu. Jak tu jest duszno? I tu ktoś siedzi w tej janie. O ja! Ja! Ale to było dobre, ale podziwiam, że siedzieli w tej duchocie. Cały mokry, nie? Jestem cały mokry, widzę, że ty też. Tak, ja też od biegania. Minutka, widzowie, minutka nam została. Ej, a my nie znaliśmy już wszystkich przypadkiem? Też nie wiem. Nie wiem, czy nie byłeś ostatni, wiesz? Może okaże się, że Alex wygrał, zobaczymy. Nie no, lipa jest, dobra, można wołać i się dowiedzieć, zobaczyć, czy przypadkiem Alex nie wygrał, czy nie był ostatni. Czy wszyscy są? Nie. Marty nie ma. No to Marta wygrała, bo zostało właśnie koniec czasu. To jedyna, no. Zapraszam do mojego pokoju. Ona była w pokoju? Znaleźliście mnie, ale już dalej nie szukaliście z tego powodu, a to wygląda. Co? Nie gadaj. Nie no, cześć, skubana. Gorąco. Gratulacje, wygrałaś 500 zł. Serio? Tak. Nikt więcej? Nikt więcej, to jedyna. Przechodzimy do rundy numer 2, w której będzie szukał Przemek Pro. Let's go! Jednak zanim runda, to moi drodzy, wypadałoby co nieco powiedzieć o partnerze tego filmu. Zupki błyskawiczne Gong przyrządza się w kilka minut i są bardzo fajną opcją, jak jesteście w pośpiechu. A można je kupić chociażby w takich ściówkach jak Dino, Żabka, Kaufland czy też Intermarché. Mamy do wyboru aż 5 unikatowych smaków, które warto spróbować, bo według mnie wyróżniają się na tle innych produktów tego typu. Oprócz tego dzięki Gongowi jesteśmy właśnie tutaj w Wietnamie. I myślę, że warto o nich pamiętać, bo takich akcji może pojawiać się więcej. No dobra, teraz ja szukam tych zwariowanych widzów po ostatku. 5 minut. No, let's go na szukanie! Ani, wypatrzyłam sobie, ty też ty chcesz? A, ja się chciałam właśnie za to. Dobra, lecie. Dobra, fajnie. Ani, no bo ja tutaj wypatrzyłam sobie miejscówkę. Ej, a przesuniecie mi tutaj bardziej fotel? Tak, bardziej, no. Czekajcie, tylko się tutaj usiądę. Widać mnie? To jest miejscówka.
oko, bo jestem na samym początku i jeżeli mnie ominą, to wrócę tutaj dopiero na sam koniec. Tu jest. I leżymy. Jeśli nie znajdą od razu, jest szansa. Co to jest za miejsce? Dobra, chodzimy tam. W ogóle jakaś pralnia, coś grane. Zostajesz tutaj, Nata? Dobra, to ja idę gdzieś do góry się skitrać. Za miejscuwa. To jest kurna przybał. Przecież tu jest woda otwarta, ale się to zmieszczę na luzie i generalnie nie będzie to jakoś bardzo niebezpieczne, więc... Jazda. Dobra, tym razem miejscówka jest dosyć ciasna. Nie ma tu totalnie w ogóle miejsca, siedzimy pod schodami. Ale nie widać nas na pierwszy rzut oka z głównego holu, także mogę być jak git. Ja wiem, że to będzie widoczne, ale przynajmniej będzie przewiew. Może nie, on tutaj może nie dojdzie. Schowaliśmy się z Anią pod takimi osłonkami na klimatyzację. Ania i Jarek mieli tą samą kryjówkę po dwóch stronach górnego pokładu. Widziałem jedną fajną kryjówkę u góry. Pojawi się tu. W sumie widoczki całkiem niezłe. Moi drodzy, czasami przydaje się być dość drobnym. Wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że ja totalnie nie wiem, jak to wygląda z drugiej strony. Może to wyglądać do dupy, ale co? Lecimy. Ostatnio postawiłam na kreatywność, a teraz prostotę. Za drzwiami. Może drugi raz mi się uda być jako pierwszy znaleziony. Daniel schował się na balkonie, a Basia niestety nie wiem gdzie. Nagrywka się zapodziała, ale na pewno ją znajdziemy. Okej, uczestnicy już schowali, także zaczynamy. 20 minut i szukamy. Let's go! Ej, to pierwsza by... osoba, pierwsza osoba. Kurde, no witamy, witamy serdecznie. Dobrze, a szybko poszło. Najlepsze jest to, że to jest kryjówka, której ja nie sprawdziłem. Bez mitu. Okej, najpierw prawa. Znowu fake. Ten pokój jest clear. Let's go. Znowu się schowałam w swoim pokoju. To jest niemożliwe, że oni nie zajrzeli za tą firanę. Zapraszamy. Alex, tym razem tutaj był. No people inside? We are looking for friends. Chłopie, to, że my tu w ogóle jesteśmy i chłopiec przy nas i nic nie mówi, to jest w ogóle największy hit. Bo on nie wie, jak nam zwrócić uwagę. Wie. Na dół znowu? No, no musimy, wiesz. Co, jest to totalnie otwarte, więc na pewno komuś do głowy przyszło, żeby tu wskoczyć. Ej, mordu, jest gong. O! Uderz w gonga. Mordo, to są pracownicze kajuty, musimy ją. Myją się pracownicy, no. Ja! Yeah. Gdzie my jesteśmy? Czyli stamtąd tak przyszliśmy i tu, no to let's go. I wszystkie pokoje. O, oh, sorry, is my friend there? Okej. No friend. Przemek przeszukał wszystkie pokoje, ale tym razem uczestnicy schowali się lepiej i nikogo w pokojach nie było. No oprócz Marty, którą już minęliśmy. Idziemy na ten taki dziwny taras. O kurde. A na tym tarasie chillował sobie Daniel. No friend here? No, no, no. In my boxer. Okay. Let's go for the captain. No friends? No mówi, że no friend. Dobra. Chodźcie, nie ma czasu. Okej. Okay. Jedziemy. Go nie ma. Tym razem nie. Ej, dobra. Stary, o co chodzi? Gdzie są ci ludzie? Hello, cutie pie. Nie, nie ma, tu nie ma. Chodźcie tam. Powiem ci tak, tu jakby ktoś wszedł, to już by i tak nędko był. Przypominam, że tam jeden król tam jest ciągle. No jest, jest. Co ty robisz? No, ochładzam się. Dobra, chodźcie, pójdźmy to. Chodź, świrze, żartowałem, widziałem cię od początku. Świrko! Basia! No. Miałem sobie liczyć, ile osób złapaliśmy, ale nie pamiętam kompletnie. 8 minut, to jest sporo. Jeszcze 8 minut? Tak. Ty patrz! Ale król! Dobry jesteś. No tak, kochani, nie jest to najwygodniejsza pozycja, ale minęło już z 15 minut, więc idzie mi całkiem nieźle. Jaram się, bo Przemek gdzieś jest tam, w ogóle go nie słyszała, go słychać pierwszego w ogóle, jak ktoś mówi, to zawsze go słychać, więc go po prostu tutaj na razie nie ma. Jeszcze nie masz wiki nawet. Stary, nie mam żadnego powiedzieć, że nie mogą być. Szczerze, zero opcji, nie? Recepcja się... Nie, no tu nie wyszli, no nie mieli jak. Aha, bez kitu. No. Czekaj, bo nawet wiki nie ma. Ej, tylko tyle osób jest, stary, co jest? Najlepsze jest to, że ja tej kryjówki... O, jest wika! 5 minut, chodźmy. Szczerze? Moim zdaniem nie ma szans, żeby być w pokojach. No nie ma opcji, stary, ja te pokoje sprawdziłem idealnie. Góra. Zielonego pojęcia nie mam, przysięgam. Zielonego. Ten drugi balkon jeszcze. Mordo, to jest jakiś cyrk.
Should I go out? Can I stay here until the end of the round? Okay, perfect, thank you. Chłopie, to są podgrzewacze. Ale oni się śmieją, tak jakby to ktoś był. Can I say something to the microphone? I'm singer, I know. Odniosłem wielką porażkę szukać. A mi się wydaje, że u kapitana tylko oszukną. Idziemy tam. Mi się też wydaje, że u kapitana ktoś jest. A can I see? Nie ma. A sorry kapitan, can I for photo only seat? O, to chociaż tyle zrobię. Niezłym kurde, musi być krędy kapitan, to jak to wygląda. Fajnie to wygląda. Po, no kamery, kamery wszędzie. Wszędzie kamery. Mocne. Mocne fest. Wszystko po chińsku. Nie, tu jest po tym, po wietnamsku. Aha. Tu jest po wietnamsku. Nice ship. Nice. Good, thank you. 40 sekund, idziemy na dół. Koniec gry. Ja wiem, że są dwie osoby, widziałem je. Serio? Tak. O ja. Co? To jest od klimatyzacji, jest przesunięte tutaj. I tu będzie Anka pewnie? Yes. Tak, Anka. A tam nie wiem, kto się schował. Byłaś. Ale wygraliście jak ktoś. Ej, to wygraliśmy dwójkę. Jaka jest wygrana dla tych uczestników? To 250 zł. I patrzcie, kto by pomyślał, że Przemek Pro zakończy odcinek Jawora. Pozdrawiam was serdecznie, subujcie Jawora, elo! Okej, pora wyjść. Nie dochodzą tu żadne komunikaty, ale dostałam wiadomość, że spotykamy się pod pokojem. I no, chyba wtedy poznamy zwycięzców tej rundy. O Boże, ale masakra w ogóle. To co, koniec jest, czy co? A czy znaleźli? Nie, no chyba koniec, nie? Ja nie słyszałam żadnego komunikatu. Koniec był już. Kiedy? Właśnie? Nie znaleźli. Nie, no nie, nas też nie. Ale co oni tacy słabi w tej drugiej rundzie? No patrzcie, bo ta przebieg jest nagroda dla każdego. Okazało się, że właśnie Natalia, Marta, Kinga i Daniel nie zostali znalezieni, więc zostali po dodatkowej nagrodzie pieniężnej.